A górnicze protesty, także te trwające na Górnym Śląsku, ze szczególną uwagą śledzą mieszkańcy Wałbrzycha. 20 lat temu w mieście zlikwidowano wszystkie kopalnie. Skutki likwidacji wiele rodzin odczuwa do dziś. Maciej Maciejewski. Wśród 17 tysięcy wałbrzyckich górników, którzy stracili pracę, był m.in. Ryszard Nowak. Dziś jest radnym. Właśnie organizuje darmowe ferie dla dzieci z niezamożnych rodzin. Górnicy wałbrzyscy pootrzymywali odprawy w różnych kwotach. 54 tysiące, 44, 36 tysięcy. I na tamte czasy pokupywali sobie lodówki, pokupywali sobie samochody, telewizory nowe. I do dnia dzisiejszego nie mogą się odnaleźć, bo chodzą do MOPS-u po zapomogę. Każdy górnik miał chorobę zawodową, żaden zakład nie chciał go przyjąć do pracy. Jaką chorobę? Pylicę płuc. Krzemice płuc, azbestozę. Starsi górnicy walczyli o renty, prowadząc nawet protesty głodowe. Młodzi wyjechali. Miasto skurczyło się ze 160 do niespełna 120 tysięcy mieszkańców. Wielu ludzi jest chorych nadal i niestety jakiejś takiej pomocy nie mają. Wciąż nielegalnie wydobywany jest węgiel w tak zwanych biedaszybach. Kopaczy nie ostraszają wypadki, do których dochodzi w niezabezpieczonych tunelach. No ja akurat jestem na sicie, nie jestem w stanie na kilofie robić ze względu na stan kręgosłupa i tak dalej. Wielu byłych górników nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Marek Gileta przepracował pod ziemią ponad 20 lat. Od 3 lat całymi dniami, jak mówi w cichym proteście, przesiaduje na jednym z wałbrzyskich przystanków autobusowych. Pasażerowie znają go i pozdrawiają. Gonią z biedaszybów, chłopaki kopią tylko w nocy. Nie ma co robić po prostu. I dlatego pan tu siedzi? Po prostu dlatego. Poza wspomnieniami, po wałbrzyskich kopalniach pozostały wieże szybowe. Powstał park wielokulturowy Stara Kopalnia. Odbudowując kopalnię węgla kamiennego Julia, miasto zadłużyło się na 70 milionów złotych. Pozostała też ruina byłego domu kultury Górnik i pomnik upamiętniający wałbrzyskich górników. Byli górnicy sami sobie go ufundowali. Wałbrzych, Maciej Maciejewski.